Hello, z tej strony Kasia i w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam polecić kilka krótkich książek. I będą to książki, które pomimo swojej długości dają nam ogromne, ogromne poczucie satysfakcji po lekturze i mam nadzieję, że znajdziecie wśród tych tytułów kilka, które Was zainteresują, więc bez przedłużania zapraszam do oglądania. A więc pierwszą książką, którą chcę Wam pokazać, są Małe Grozy Łukasza Staniszewskiego. Jest to książka, która bardzo, bardzo mnie zaskoczyła, ponieważ ja nic o niej nie wiedziałam, ale tutaj nasz autor stworzył tak jakby swoją własną wieś gdzieś tam na Warmii i Mazurach i cała książka jest w takim ogromnym klimacie jakby wierzeń słowiańskich. Nie wiem, czy te niektóre postacie, potwory, zjawiska są jakby już znane w takiej beletrystyce słowiańskiej. Czy autor jakby wymyślił swoje własne wierzenia, ale całość akcji dzieje się właśnie na takiej polskiej wiosce, więc to jest takie ciekawe połączenie i ludzkich jakby uczuć, przemyśleń, ale też takiej prostoty, prostoty ludzi mieszkających na wsi, takiego dnia życia codziennego, w którym wypełniony jest pracą, obowiązkami, oczywiście związany też z przemijającymi porami roku. Książka może odrzucać trochę właśnie takim wulgarnością, ale to nie znaczy, że ona cała jest jakby napisana w ten sposób. Wydaje mi się, że warto dać jej szansę i w związku z tym też chciałabym Wam przeczytać krótki fragment, który w ogóle już jest tutaj na samym początku. Na śmierć i tak nie było sposobu. Wciąż się spierano, czy lepiej żyć pobożnie, odmawiając sobie wszystkiego, czy może czerpać z życia całymi garściami. Koniec jednych i drugich wyglądał zawsze tak samo. A więc książka wywołuje w nas, moim zdaniem, takie trochę dwa sprzeczne uczucia. Właśnie tą taką piękny język, poetyckość i taką właśnie jakby brutalną prostotę. Ale, no nie wiem, może odnajdziecie w niej coś dla siebie. Dla mnie to było coś takiego nowego, innego, więc zachęcam do przeczytania. Kolejna z krótkich książek to jedna z moich ulubionych pozycji, która ma w sobie też prostotę, ale to jest prostota w stylu japońskim, czyli jakby właśnie niewieloma słowami ukazane są jakieś takie ważne dla nas uczucia, rzeczy, sytuacje. I tutaj cała akcja zaczyna się od tego, że nasz główny bohater choruje i dowiaduje się, że zostało mu niewiele dni życia. Na jego drogę wkracza diabeł. No bo on znalazł sobie okazję, żeby teraz właśnie dać ofertę temu naszemu głównemu bohaterowi. I ta oferta polega na tym, że w zamian za jeden dzień z życia jakaś rzecz musi zniknąć ze świata. No i oczywiście nasz bohater sobie myśli, no spoko, jakby, nie wiem, powiem, że ma zniknąć coś bardzo mało istotnego, ale tutaj właśnie oczywiście nie może być tak prosto i to diabeł wybiera rzeczy, które znikają ze świata. Są to na przykład telefony, czy tam zegarki, są na przykład filmy, ponieważ oczywiście diabeł, dowiadując się, że co nasz bohater lubi, na czym mu zależy, to te przedmioty znikają i po prostu możemy obserwować to, jak daleko właśnie ten nasz bohater się posunie, co stanie się dla niego już takim limitem, ale jakie też będą jego przemyślenia. Oczywiście no, przewartościuje swoje życie i pomyśli sobie, co tak naprawdę jest ważne. Ale właśnie mimo, moim zdaniem, chyba dosyć znanego wątku właśnie, w którym stajemy na skraju życia i już jakby wcześniejsze problemy wydają się dla nas błahostkami, to
warto przypominać sobie takie rzeczy. I ta książka robi to w bardzo, bardzo dobry sposób, więc jeżeli macie ochotę na chwilę refleksji, ale też ona zdecydowanie jakby jest taka dająca też nadzieję, ale też popychająca do działania, to bardzo, bardzo Was zachęcam do jej przeczytania. A kolejna książka to może trochę teraz coś innego, bo będzie to Astrofizyka dla zabieganych Neila deGrasse Tysona. I w sumie jest to książka, która też pomaga nam spojrzeć na nasz obecny świat, nasze życie z innej perspektywy, z perspektywy kosmosu. No i książka w sumie w głównej mierze no, jest popularno-naukowa, więc skupia się na różnych zjawiskach, na fizyce, na kosmosie, na gwiazdach, więc są tutaj jest wiele informacji, które jakby właśnie dzięki którym możemy dowiedzieć się czegoś więcej, wzbogacić tą swoją wiedzę, ale jeżeli nie jesteście zainteresowani kosmosem w ogóle, to zachęcam, bo może jednak się przekonacie, może znajdziecie właśnie coś dla siebie. I ogólnie ja lubię wszystkie książki z tej serii. Czytam Kosmiczne Zachwyty, Kosmiczne Rozterki, ponieważ nie wiem, dla mnie kosmos ma zdecydowanie coś, co mnie przyciąga i pokazuje to, że wszystko jest połączone w naturze. No i też jakby, że nasze życie jest jakby ułamkiem w historii wszechświata. No nie wiem, jest tutaj ogrom ciekawych faktów, więc nie wiem, mam nadzieję, że sięgniecie po to. Język nie jest może bardzo trudny, nie jest też bardzo łatwy, ale naprawdę będzie to świetna książka na początek, jeżeli ktoś właśnie jest chętny, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. I nawet mogę Wam tutaj powiedzieć, ona ma 207 stron, więc to jest naprawdę niedużo, a jeżeli się wciągniecie, to już na pewno będziecie chcieli sięgać po więcej, więcej, więcej. Tak, więc ogromna rekomendacja wszystkich książek Neila deGrasse Tysona. Kolejne książki to może będą biografia z młodego Booka, Freddie Mercury. Dla wszystkich fanów, ale nie tylko, ponieważ oczywiście jest to taka kultowa postać, którą zna każdy, ale mimo wszystko na pewno nie znałam różnych faktów też z życia Freddiego Mercurego. Oczywiście jest to wersja skrócona i nie będzie w niej zawarte wszystko, ale przechodzimy od samego dzieciństwa, po szkoły, po stworzenie zespołu, do oczywiście śmierci i na samym końcu mamy też jakby różne piosenki i ich wyjaśnienia, ich historii, ale ogólnie na pewno też polecam ją po prostu przez to, jak pięknie jest wydana i w jaki to sposób jest potraktowany. No, prześwietne ilustracje. Co by tutaj Wam pokazać? Na przykład tutaj scena taka nocna w taksówce. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Jeżeli ktoś właśnie też uwielbia jakieś takie piękne wydania, piękne ilustracje i jest taki wrażliwy na sztukę, to naprawdę myślę, że te książeczki, nie dość właśnie, że możemy się dowiedzieć czegoś więcej o takich inspirujących osobach, które no, wpłynęły na naszą popkulturę, to jeszcze właśnie mamy taki zachwyt artystyczny. I tak samo tutaj właśnie mamy z Merlin, Marie Hesse. Dla mnie historia Merlin była jeszcze powiedzmy bardziej wzruszająca, poruszająca niż Freddiego Mercurego. To jest też bardzo dobra książka, żeby właśnie zrodzić w nas ten zapał, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, zaintrygować nas, no bo wiadomo, tak samo nie wszystko może być ujęte w takiej małej książce. Jest ona też w bardzo ciekawy sposób napisana, bo z perspektywy samej Merlin, dlatego myślę, że można powiedzieć, że ta biografia jest tak trochę fikcyjna, znaczy
Nawet nie wiem, jak to określić, że ta biografia jest trochę fabularyzowana, bo ponieważ zakończenie też odbiega od rzeczywistości, ale wydaje mi się, że w pewnym stopniu oddaje je realistycznie przez tą swoją symbolikę. Melin jest taką w sumie dosyć tajemniczą postacią. Znaczy, wiemy na pewno, że jej dzieciństwo było trudne, że jej matka była chora psychicznie, przez to Merlin mieszka w kilkunastu domach zastępczych, rodzinach zastępczych. Niektóre były skrajnie religijne. Przez to właśnie życie Merlin było mocno skomplikowane. To jest jej jakby pseudonim artystyczne, bo naprawdę nazywała się Norma Jane Baker i pracowała sobie w jakiejś fabryce. No i tam zgłosiła się do pewnej sesji, do kalendarzy czy jakichś katalogów. No i tak zauważono jej to piękno i ona wykorzystała tą sytuację. I chciała być aktorką, naprawdę wkładała w to mnóstwo pracy. Chodziła na różne lekcje z dykcji czy jakiejś tam właśnie ekspresji. Później zaprzyjaźniła się z grupą psychiatrów, którzy ostatecznie nie byli dobrymi ludźmi na jej drodze życia. Naprawdę ta historia jest fascynująca i tak samo pokażę Wam kilka ilustracji, ponieważ one są wykonane w innym stylu. Maria Hesse ma jakąś taką swoją, bardziej taką delikatną kreskę, ale są równie poruszające. Tutaj mamy sesję właśnie na plaży. Szczerze, trochę mnie jest głupio, że ja nie oglądałam żadnego filmu, w którym występowała Merlin, ale no na pewno dlatego, że nie są to moje czasy. Takie filmy nie są dostępne, nie chodzą w telewizji czy coś w tym stylu. Nawet jak byłam mała, tyle się o niej słyszę. Na pewno jej wizerunek też był jakby rozpromowany w czasach pop-artu. I jej twarz, no, znają wszyscy. Więc dobrze, nie przedłużam i naprawdę zachęcam do sięgnięcia. A następną książką, którą bym chciała Wam pokazać, jest Almond, ten, który nie czuł, Won Byung-shun. Książka koreańska i właśnie tak samo, pomimo swojej długości, ogromnie, ogromnie angażuje czytelnika i skłania do wielu przemyśleń. Nasz główny bohater ma mamę i babcię. Są to dwie kobiety, które próbują wpłynąć na rozwój naszego głównego bohatera. Chcą, by potrafił lepiej wpasować się w społeczeństwo. Po prostu chcą jego dobra, chcą, żeby był szczęśliwy. Martwią się o niego. I widzimy różne sytuacje, w których on nie reaguje tak, jakby my byśmy zareagowali. I w pewnego wieczoru dochodzi do ogromnej tragedii. No i wtedy bohater zostaje sam, tylko tyle powiem. I jakby, no jego życie na pewno się zmienia. W szkole jest wytykany palcami. Oraz drugim, powiedzmy, takim bardzo ważnym wydarzeniem to jest to, że na jego drodze staje chłopak, jakby trochę skrajnie różny od niego, czyli bardzo wybuchowy, który nie potrafi sobie radzić z agresją. Ta dwójka ludzi w pewnym sensie staje się przyjaciółmi. Uczą się od siebie wiele. Dla mnie ta książka była taką historią, w której razem z bohaterem zastanawiamy się ponownie nad emocjami, nad uczuciami. Zastanawiamy się, co one oznaczają, jak my sobie nawzajem je pokazujemy, czy jesteśmy w tym szczerzy, czy ukrywamy je, czy potrafimy pokazać tą miłość, która w nas jest dla drugiego człowieka, czy jakieś zdenerwowanie, żal, strach,
niepewność. No, jakby możemy sobie wszystko przewartościować trochę na nowo. Nasz główny bohater też jest zafascynowany książkami i pracuje w takim antykwariacie, więc to też jest na pewno fajny element dla wszystkich, którzy lubią książki w książkach. Szczerze, nie wiem jeszcze, jak bardziej wam ją zareklamować. Wydaje mi się, że dużą rolę odgrywa tutaj sam styl pisania autorki, który nas tak pochłania. Nie wiem, po prostu bardzo do mnie trafił i zachęcam właśnie do spróbowania. Może też będzie to coś, co Was chwyci za serce. Następną książką, którą chciałabym Wam polecić, jest Spokój ducha, co zyskujemy z wiekiem, Wilhelm Schmidt. I jest to taka książka, która zdecydowanie mówi o starości, o takim czasie, kiedy już raczej ludzie są na emeryturze, gdzie mają wnuki, ale niekoniecznie. No i jak siebie umiejscowić w tym, kiedy już wiemy, że jest nam bliżej do śmierci. I to jest taka myśl, która nie powinna dotyczyć tylko właśnie ludzi w podeszłym wieku, ale wszystkich. I dlatego ją przeczytałam i dlatego była dla mnie takim bardzo dużym zaskoczeniem, była tak dobrą książką. Jest ona trochę napisana w stylu poradnika, ale z drugiej strony nie. Wydaje mi się, że ona jest bardziej filozoficzna niż jakaś taka właśnie poradnikowa. Nie wiem, spędzaj więcej czasu z ludźmi czy coś w tym stylu. Nie, ona zastanawia się, co w tym czasie zyskaliśmy, co jeszcze możemy zyskać, jak możemy do tego podejść, uspokoić się, nie wiem, uporządkować jakieś sprawy w swoim życiu, nie tylko takie materialne, ale takie we wnętrzu nas, takie uczuciowe, takie też relacje z innymi ludźmi. Więc no i właśnie też no, próbujemy znaleźć odpowiedź, jak znaleźć ten spokój ducha. A to jest coś, co chciałabym znaleźć teraz, a nie przed śmiercią. Więc bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejna książka to Historia moich zębów. Nie wiem, czy gdzieś przewinął się Wam ten tytuł. Myślę, że raczej jest też z tych mało mniej znanych. Jest to książka troszeczkę absurdalna, taka abstrakcyjna, taka iluzjonistyczna też, taka, w której nie do końca wiemy, co się dzieje i co się wydarzy dalej, ale nie przerażajcie się taką sytuacją, jeżeli nie lubicie tego, ponieważ to nie znaczy, że nie zawiera jakiejś głębi i, nie ma, i że nie mamy głównej osi. Mamy główną oś, a jest nim bohater, który trudni się w takich jakby sprzedawaniu rzeczy na aukcjach i na różnych licytacjach. I on potrafi różne przedmioty, które tak naprawdę nie mają żadnej wartości, wylicytować za ogromną sumę. No więc jest w pewnym sensie kłamcą, oszustem, ale jakby ludzie go lubią, on ma taką aurę wokół siebie, że przyciąga ludzi, jest takim bardzo duszą towarzystwa. Ale mamy też drugi problem, czyli syna, którego on porzucił, kiedy po prostu był młody, to zostawił to swoje dziecko. No i właśnie w sumie druga część książki trochę się na tym skupia. A jeszcze zapomniałam powiedzieć o tym, że nasz główny bohater właśnie też spotyka pisarza, który spisuje tą jego biografię i w sumie trochę to jego oczami patrzymy na tą całą sytuację. Ta książka też ma takie elementy, że nie wiemy, czy coś jest prawdą, czy nieprawdą, czy właśnie kłamstwem. Ale wydaje mi się ona być dosyć ciekawym zbiorem. W ogóle na końcu jest taka notka od autorki i ona wydawała tą powieść we fragmentach, więc to też jest ciekawe, że na akcję tej
tej książki wpływały różne osoby i ich opinie, więc bardzo ciekawe. Jeżeli gdzieś Wam się trafi, nie wiem, na jakiejś promce, bo ja naprawdę też ją wychwyciłam za niewielkie pieniądze, to bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. A teraz kolejne książki, które właśnie też kupiłam dosłownie w tym samym czasie. To była ta. I teraz właśnie jeszcze książka Marko Kubisia, Osobliwe miejsca, które odwiedzasz każdego dnia. Jest to książka, która jest napisana w takim formacie, tak jakby krótkich myśli. I mamy tutaj ilustrację, tytuł, kawa w łóżku na przykład i krótki tekst. Taki właśnie zbiór myśli. I bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się to, że autor jakby w takich trochę paranormalnych zjawiskach, które on sam jakby widzi podczas swojego życia, na przykład pracuje do późna o trzeciej w nocy i nagle wydaje mu się coś tam. I każdemu z nas trochę coś takiego się wydaje, albo nie wiem, kiedy odwiedzamy jakieś miejsce, które wydaje nam się, że już widzieliśmy, czy o coś chodzi. No i na przykład też tutaj mamy tytuł Nie ten czas. I bardzo mi się podoba to, jak autor widzi świat, jakie dostrzega rzeczy, też myślę, że których ktoś inny nie dostrzega. Jednocześnie potrafi znaleźć takie momenty, które są taką codziennością i dotyczą każdego z nas, dlatego czytając tę książkę, ja przynajmniej mogłam nieraz się utożsamić. Jak widać też po tych znacznikach, no naprawdę taka błyskotliwość bardzo, bardzo mi przypadła do gustu, więc jeżeli macie ochotę odwiedzić osobliwe miejsca, to naprawdę, naprawdę polecam, żeby ją przeczytać. I kolejna książka, którą też wyhaczyłam, ja nie wiem, za 5 zł może, to książka Tomasza Kowalskiego, Przysionek, czyli Dom dla pozornie umarłych. Ten tytuł wyjaśnia się w jednym z opowiadań, ponieważ właśnie jest to zbiór opowiadań, który składa się na różne narracje 4 mężczyzn, którzy są już koło 50, tak mi się wydaje. I tutaj też właśnie oni mają takie swoje miejsce, swój bar, w którym przychodzą co tydzień, prawdopodobnie, nie jestem pewna, i opowiadają o różnych zdarzeniach, które im się przytrafiły w ciągu tygodnia. Ale ta książka też właśnie ma, no nie wiem, uwielbiam to, jak ludzie pokazują, że to nasze życie właśnie pisze te najciekawsze scenariusze i naprawdę nie trzeba wybiegać gdzieś daleko, a tym bardziej, że powiedzmy, ci mężczyźni mają troszkę kryzys, mają swoje lęki, mają swoje obawy, trochę niespełnionych marzeń, trochę jeszcze no, mają przed sobą przyszłość, którą mogą zmienić i mają, nie wiem, rzeczy, które ich denerwują, które ich smucą, albo jakieś sentymentalne wspomnienia z przeszłości. Jest w jednym z opowiadań właśnie nasz bohater wraca na swoje osiedle i tam przechadza się tymi chodnikami i sobie myśli, to jest mój chodnik, tu był ten sklep, w którym zawsze kupowałem drożdżówki albo coś w tym stylu i po prostu wraca wspomnieniami do tego. Ta książka też właśnie w błyskotliwy sposób opisuje smutne i trudne zdarzenia, takie, które też możemy obserwować na co dzień. I przeczytam Wam może też fragment, bo bardzo, bardzo bym chciała. Tragedie, które dotykają Ciebie bezpośrednio, są dla innych co najwyżej tematem wieczornych wiadomości lub kolejkowych dyskusji z poznaku mój Boże lub żartujesz, ponieważ ta historia jest o synku, który zmarł.
No i dalej mamy: w takiej chwili świat powinien zawyć z bólu, pogrążyć się w żałobie. Ludzie powinni zapalić świece w oknach. Politycy powinni wysłać nam depesze kondolencyjne. Flagi powinny zostać opuszczone do połowy masztów, a dzwony świątyń całego świata powinny bić tak długo, jak długo ja będę płakał na widok pustego pokoju mojego synka. Tak właśnie powinno być. Tymczasem sąsiad układa podłogę. Więc nie mam nic więcej do dodania i tak samo, jeżeli ją gdzieś znajdziecie, to naprawdę, naprawdę zachęcam do sięgnięcia i rzeczywiście zostaje ona w czytelniku na dłużej. Kolejna książka to szybciutko bardzo Galatea, czyli taka trochę nowość Madeleine Miller, Madeleine Miller, której książki ja bardzo, bardzo lubię. Galatea podobała mi się. Jest to książka, która na nowo opowiada mit o kobiecie posągu i rzeźbiarzu, który właśnie stworzył tę kobietę i która została jego żoną. I tutaj Madeleine pokazuje, co wydarzyłoby się dalej. Co stałoby się, gdyby ta kobieta w pewnym sensie zrobiła coś, co mu się nie podoba, jak wpłynęłoby to też na ich córkę, ponieważ no, w moim przekonaniu ta książka jest też o takim macierzyństwie. Nie będę wiele więcej mówić, ponieważ no, naprawdę jest krótka, ale zachęcam do sięgnięcia, jeżeli ktoś już, nie wiem, miał ją dłużej na oku, albo lubi książki o tematyce kobiecej. Zachęcam do przeczytania. Super pozycja. Wiadomo, może trochę szkoda pieniędzy na taką krótką książkę, ale no tak samo, jeżeli gdzieś ją wyhaczycie, czy może nawet w bibliotece gdzieś będzie, nie wiem, bo naprawdę ona jest dosyć nową premierą, więc no nie wiem, ale zachęcam. Może Wam się jakoś uda ją kiedyś przeczytać. Następna książka to Wielki Gatsby, czyli klasyka. Ona ma tylko 189 stron, więc czyta się błyskawicznie, tym bardziej, że pochłania bardzo, bardzo, bardzo. I już od pierwszej strony podobają mi się rozważania, jakie prowadzi nasz bohater. I on jest sąsiadem Wielkiego Gatsby'ego. Więc widzimy go z innej perspektywy. On jest też dalszym kuzynem Daisy, która jest bardzo ważną postacią tej książki, która prawdopodobnie miałaby tutaj ukazana właśnie na okładce. I nasz Gatsby jest takim bohaterem w stylu romantyków, takich romantyków, którzy pogrążają się w swoim smutku, ale jednocześnie w idealistycznej wizji świata, w której taka miłość prawdziwa istnieje i jest taka wow, niesamowicie idealna i tak ogromnie silna. Więc nasz Gatsby robi wszystko, żeby zmienić jakby swój status też społeczny i przez to spotkać Daisy, móc jej zaoferować jakby to, co ona zawsze miała, bo wywodziła się z bogatej rodziny. Ogólnie dużo tutaj się dzieje, pokazuje też całą społeczność w tamtych czasów Nowego Jorku, ale no, jest to książka, która tak ogromnie, ogromnie wciąga. Ja nie mogłam się powstrzymać, żeby przestać ją czytać, więc bardzo, bardzo, bardzo zachęcam do jej przeczytania. Bardzo szybko chciałam wspomnieć o książkach skandynawskich. Są to książki Teres Bochman oraz Marie Ober. Wiem, że to są dwie różne autorki. Możliwe, że nie wiem, jedna wywodzi się ze Szwecji, a druga z Norwegii. Niestety nie mogę teraz tego sprawdzić, ale mają one w sobie coś, co je bardzo łączy. Też są właśnie krótkie, mają w sobie taką prostotę, dystans, ale jednocześnie w jakichś tam małych szczegółach pokazuje charakter bohaterów i są to bohaterowie, których niełatwo polubić,
którzy raczej nas odpychają od siebie, z którymi wolelibyśmy nie mieć nic do czynienia, ale jednocześnie nie są to postacie, które są jakby tylko złe. Są to postacie, które są smutne, którzy nie poprowadzili swoje życie tak, jakby chcieli, którym brakuje na pewno miłości, bliskości drugiego człowieka i przez to robią różne głupie rzeczy, złe rzeczy, doprowadza ich to w różne miejsca, bardzo, bardzo, bardzo takie meandry między ludźmi, takie, które są takie błotniste i nie bardzo chcielibyśmy się właśnie wdawać w takie coś, co nie znaczy, że właśnie to się nie dzieje i ci bohaterowie są bardzo realni, tak jakby byli napisani na podstawie prawdziwych historii, więc bardzo, bardzo właśnie też Wam polecam. Jak no wszystkie te książki. Wow, cóż za zaskoczenie. A na sam koniec zostawiłam sobie opowiadania Radka Kotarskiego, Mężczyzna, który uderzy dziecko i inne opowiadania. I już Wam tutaj powiem, że to jest 260 stron, czyli trochę więcej, bo starałam się te książki wybierać tak do 250 stron. Ale ona zasługuje na szersze zainteresowanie, na szersze grono odbiorców. Bardzo bym chciała, żeby była taką bardzo popularną książką, żeby wszyscy ją czytali, ale z drugiej strony wiem, że przez to jest może taka trochę bardziej moja. I tak samo wrażliwość, taka umiejętność obserwacji świata, którą ma tutaj nasz autor, to jest wow. Wydaje mi się, że każde opowiadanie mi się podobało. I te opowiadania, jeszcze dodam, że łączą się ze sobą. Są to opowiadania też o po prostu uczuciach i o sytuacjach, które są częścią życia każdego z nas. O marzeniach, o rodzinie, o straconych jakichś. O jakiejś stracie, o miłości, o nieszczęśliwych wyborach, o próbie właśnie wychowania swojego dziecka i o tym, że dalibyśmy mu wszystko, o pracy, o tym, jak ta praca wpływa na nas, o takim zmęczeniu, o wkurzeniu na świat. Nie wiem, one mają w sobie naprawdę wszystko i uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam je. Czytałam je tak samo z zapartym tchem. I niektóre są smutne, tak że nawet może nam pocieknąć jakaś łza. I ta książka ma niesamowite poczucie humoru. Przynajmniej do mnie bardzo, bardzo, bardzo trafiło. I w niektórych momentach właśnie niestety ten humor, a ten taki gorycz się tak ze sobą przeciera i już nie wiemy, czy się śmiać, czy płakać. Ale to wszystko też pokazuje takie totalnie ludzkie podejście do życia. Więc kurde, bardzo, 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 bardzo Wam ją polecam. Czytajcie, czytajcie, czytajcie. I to chyba wszystkie książki, które chciałam Wam pokazać. Zapewne z czasem będzie ich jeszcze, jeszcze więcej, ponieważ jak mówiłam, ja bardzo lubię takie krótkie, ale treściwe i takie poruszające historie. Więc dajcie znać, czy Wy takie macie, co byście mi polecili. I mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!